Ochotnicza Straż Pożarna w Bolszewie jest jednostką, która niejednokrotnie podczas akcji strażackich udowodniła swoje możliwości i ogromne umiejętności. Strażacy z tej jednostki długo pracowali, zabiegali o to, aby otrzymać nowoczesny sprzęt, który jest niezbędny, aby w pełni realizować powierzone im zadania. Ten nowoczesny wóz ratowniczo-gaśniczy pozwoli nie tylko na prowadzenie nawet najtrudniejszych akcji ratowniczych, ale również zapewni bezpieczeństwo podczas i tak niebezpiecznego zawodu, jakim jest zawód strażaka. Kwestie bezpieczeństwa, które poprawić ma nowy nabytek Ochotniczej Straży Pożarnej w Bolszewie, podkreśla naczelnik OSP Bolszewo pan Jerzy Grot. Jesteśmy zadowoleni, tu Wójtowi dziękujemy i tym wszystkim sposobom, którzy się do tego przyczynili, że będzie pewnie jechać i wrócić, a tak z tym starym żeśmy jechali, a nieraz nie wiadomo, co można było wrócić. Uroczystości przekazania wozu rozpoczęły się uroczystą mszą świętą w kościele parafialnym pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Bolszewie. Następnie delegacja przemarszowała pod jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej. Gdzie odbyło się uroczyste przekazanie wozu strażackiego tejże jednostce. Na tę ważną uroczystość dla gminy przybyły władze samorządowe, komendanci Państwowych Straży Pożarnych, radni i pracownicy gminni, poczty sztandarowe oraz inni, którzy przyczynili się do pozyskania tego wozu. Wójt gminy Wejherowo pan Jerzy Kępka podkreśla ogromne znaczenie nowego nabytku dla całej gminy Wejherowo. A żeby sprostać wyzwaniom w zakresie bezpieczeństwa, myślę, że to nie tylko sprzęt, ale może przede wszystkim właściwa postawa. Ta postawa odważna, niosąca ratunek, gdy taka potrzeba zachodzi. Ta postawa pełna determinacji, którą wy, drodzy strażacy, prezentujecie i za tę postawę serdecznie wam dziękuję. W obecności zebranych gości nowy wóz został poświęcony. Uroczystość była też okazją do wręczania odznaczeń strażackich. W ramach podziękowania jednostka przygotowała upominki dla osób zaangażowanych w pozyskanie wozu. Znaczenie nowego samochodu, tym bardziej, iż dotąd dysponowali dość starym sprzętem, podkreśla prezes OSP w Bolszewie pani Mariola Bach. Jesteśmy jednostką włączoną do KSRG w naszej gminie i taki nowy samochód jest dla nas, ogromne znaczenie dla nas ma, no bo to jest nowy sprzęt. Do tej pory to były samochody duże, bojowe, ale to były stare samochody. Nowy wóz niewątpliwie można uznać za prezent, jaki bolszewska OSP otrzymała z okazji dzisiejszego święta, jakie obchodzą wszyscy strażacy, czyli Dzień Świętego Floriana, patrona strażaków. Ten nowoczesny i funkcjonalny samochód ratowniczo-gaśniczy zapewne poprawi jakość pracy i skuteczność działań ratunkowych w jednostce. Zapewni również większe bezpieczeństwo, nie tylko strażaków, ale i mieszkańców gminy.